Witoldem Rowickim po raz pierwszy spotkałem się w końcu lat 60., ale myślę, że pierwszy koncert był chyba w 68 roku. Zwłaszcza na początku był jakby moim mentorem, nauczycielem. Wielokrotnie dawał mi jakieś rady i podczas wspólnego grania ja bardzo często z tego korzystałem. Zresztą wtedy miałem przecież dopiero, ile to ja mam lat, jak z nim po raz pierwszy grałem, 20-21 lat. Więc byłem młodym człowiekiem. Który był człowiekiem jeszcze bardzo niedoświadczonym. On bardzo cenił i bardzo kochał młodzież i uczył ich wszystkich, i stawiał na nich, i kazał im grać Solo, prawda, I to, także to było, to było bardzo ważne dla, dla nich wszystkich. Myślę, że do tej pory w zasadzie nie znam dyrygenta, który miał tak precyzyjną rękę, który, którego każdy gest był jednoznaczny. Absolutnie było od początku, wiadomo, co to oznacza, co trzeba zrobić, jak to wszystko ma wyglądać. Więc tutaj był w pewnym sensie na pewno naturszczykiem, czyli, czyli naturalnie odbierał muzykę, upiększając ją oczywiście od czasu do czasu chwytami specjalnymi, jakbym to ja powiedział, nazwał. Ale w związku z tym ja nigdy nie miałem z nim jakiegokolwiek problemu przy graniu. Zawsze. Ta ręka, ten auftakt, to raz tak zwane zwykłe, takie pospolite, jak to mówią prawda, muzycy, było tak precyzyjne, że nie było żadnych wątpliwości. Nigdy. Był świetnym akompaniatorem. Stworzył taką atmosferę podczas grania, że ja mogłem zamknąć oczy, nic nie patrzeć na niego, a wiem, że zawsze było razem. Więc jak to robił? Nie wiem. To są bardzo specyficzne zdolności niewielu dyrygentów do tej pory to, ma albo miało. Potrafił być spokojny, potrafił być impulsywny, zresztą to tak trzeba. W końcu orkiestra jako duży organizm no, wymaga pewnej dyscypliny i wymaga czasami jakby lekkiego wstrząsu, prawda? Więc on to potrafił robić. Ja osobiście jako solista, no tak bardzo się z tym nie spotkałem. Oczywiście uczył mnie wielu rzeczy, prawda? Ale jednocześnie, jednocześnie. Wydaje mi się, że jego pogląd na muzykę był jakby zgodny z moim, to znaczy pewnym naturalnym patrzeniu na tą muzykę. I tu nie było nigdy żadnych problemów. Ja grałem z różnymi dyrygentami i muszę powiedzieć, że niejednokrotnie miałem wiele problemów, wiele, wiele kłopotów, bo musiałem czasami po prostu zmienić swoje granie, bo inaczej to by było nieszczęście. Z Witoldem Rowickim nigdy tak nie było. To było po prostu coś nadzwyczajnego. Littorowiczki był takim dyrygentem, który miał swoją wizję oczywiście wszystkiego, ale również potrafił zaakceptować to, co ktoś robi. Ja na ogół nie byłem tak zwanym w cudzysłowie dziwakiem, czyli za bardzo wiele rzeczy nie wymyślałem. Ja byłem zawsze zdania, że muzykę trzeba przedstawiać w sposób naturalny. W sposób jak najbardziej wierny stylowi, którym to, to, to jakiś utwór był napisany, i tak zawsze chciałem dotrzeć do tego, jak właściwie kompozytor by chciał, żeby to było zagrane. Myślę, że Witold Rowicki był takim samym człowiekiem. Oczywiście lubił upiększać czasami różnego rodzaju, jak to się mówi w takim gwarze muzyków, grepsami, ale w bardzo takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. I w związku z tym bardzo wiele rzeczy potrafiłem przeprowadzić, a i tym się nie sprzeciwiał. No w końcu chyba człowiek inteligentny i mądry, jakim był Witold doskonale zdał sobie sprawę z tego, że nie, nie, nie można dopuścić do takiej sytuacji, żeby wszyscy grali jednakowo albo żeby wszyscy grali tak samo, jak tylko on chce, ponieważ to by było w końcu nudne.